Zobaczcie, jaką mam świetną koszulkę. No, na film jak znalazł, co? Siema, ja jestem Dominik, a w dzisiejszym filmie opowiemy sobie, kim jest gość, który będzie grał w grę. Zapraszam do oglądania. Informacje, z których głównie korzystam w filmie, pochodzą ze strony poligamia.pl oraz z bloga Mistrz Zagłady. I oczywiście też z samego YouTube'a. Oryginał filmu, w którym występuje nasz bohater, nazywał się Gliwice niszczą każdego, plany na Sylwestra, jak pan spędzi Sylwestra. Na kanał Maciek's 2008, 31 grudnia 2011 roku. Ale film zniknął gdzieś w 2014, ale legenda o naszym bohaterze nie. I oczywiście na YouTubie zachowały się kopie. Co możemy i teraz zobaczyć. Cała akcja rozgrywa się w Gliwicach. Jest to fragment sondy ulicznej, gdzie przechodni na ulicy byli pytani, no jak spędzą Sylwestra? I nagle natrafili na tego pana. W piątej sekundzie tego fragmentu można zauważyć, że z początku chciał troszkę szybciej zakończyć rozmowę z dziennikarką. Tam się mieszkańcy Gliwic, gdzie spędzą Sylwestra w tym roku? Jak spędzi Sylwestra? Będę grał w grę. Ale zdołał się elegancko powstrzymać. I wtedy padły te święte słowa. A w jaką? Tomb Raider! Okej, dziękuję bardzo. Na pierwszy rzut oka, co niektórzy mogli odebrać tą wypowiedź w ten sposób, że chłop był po prostu nerdem, nie? Takim, wiecie. Ale z pewnością tak nie było. Był to zwykły sarkazm. Całkiem wylał się na tą sondę. A sposób, w jaki to zrobił, był naprawdę niesamowity. Uwaga, jest to Bartek Ukwiał-Nowa. FBI, open up! Ukwiał to jego pseudonim, a imię naszej legendy wyjawił Mariusz Zawadzki, który był redaktorem magazynu komiksowego Katastrofa, przy czym właśnie poznał naszego Bartka. Przytoczę wam fragment, w którym idealnie streścił naszego bohatera. Szybko okazało się, że jest nie tylko wielce sympatyczną postacią, ale jest również szalenie inteligentny i dowcipny. Swoją wrodzoną małomównością nadrabiał zawsze celną, arcyzabawną do każdej sytuacji, czym turlał całe rzesze ludzi, zwłaszcza na niezapomnianych imprezach planerowych. Co jednak najważniejsze, tworzył również komiksy. Szybko więc zwerbowałem go do naszej katastrofowej ekipy. I tam już hulaliśmy sobie w komiksowym światku, tworząc nasze śląskie komiksowe undergroundy. Bartek przyjął pseudonim Ukwiał i pocisnął kilka niezapomnianych historii, które ukazywały się w kolejnych numerach magazynu komiksowego Katastrofa. Ukwiał miał współtworzyć też legendarne demony seksu. Ale drogi nam się jakoś rozeszły, a Bartek zaprzestał komiksować na rzecz malarstwa. Mariusz zaprezentował również komiks Bartka, co tylko potwierdza fakt, że są naprawdę utalentowany. Oczywiście, jak zwykle, wiele osób próbowało się kontaktować z Bartkiem, w tym też duże firmy, co potwierdza poligamia.pl. Takie jak CD Projekt, czy też Cenega, która co ciekawe była dystrybutorem serii Tomb Raider. No i nie przyjął żadnej z tych ofert. Dlatego, że tak jak powiedział Mariusz Zawadzki, czyli autor bloga Mistrz Zagłady, Bartek to z natury bardzo zamknięty, cichy, spokojny człowiek. I unika dalszego rozgłosu w mediach i korzystania ze swojej popularności. No i to w sumie wszystko, co się dało znaleźć. Oczywiście czekam na dalsze propozycje od was w komentarzach oraz jakieś ciekawostki, jeżeli coś tam wiecie fajnego. I zapraszam również na mojego Instagrama i na grupę na Facebooku. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę.